Witam Cię, Agnieszko, bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście i na naszym, i na Twoim kanale. Witaj. Witam, dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że będziemy mogli znowu porozmawiać na pewne tematy. Tym razem tematem tym będą sekty. Sekty jest to taki temat, który jest dość śliski, powiem to tak kolokwialnie, dlatego że jak później wykażemy, definicja sekty obejmuje większość tych związków wyznaniowych, o których będziemy mówili. To jest definicja, która jest podana przez Cambridge Dictionary i to ja mówię tutaj w Anglii, ale do tego też dojdziemy. Może zacznijmy i od Ciebie poproszę, Agnieszko, o to, żebyś przedstawiła nam definicję sekty. No i tutaj jest bardzo poważne zadanie, ponieważ nie ma jednej uniwersalnie, powszechnie akceptowanej definicji sekty. Natomiast ja zrobiłam taki myk, że tak się wyrażę, no jako że tutaj ta, mówię, psychologia społeczna jest mi szczególnie bliska, że po prostu wzięłam taki, można powiedzieć, banał, czyli na początek przeczytam z Wikipedii, ale dlaczego? Bez źródła, bez niczego, bo to jest to, na co ludzie najczęściej natrafiają. A też fajnie to jest podane. Jest to izolująca się od społeczeństwa grupa ludzi posiadająca przywódców, silnie wyeksponowaną ich rolą i hierarchią. Wśród nich dominujący jest główny lider, często charyzmatyczny, założyciel, czasami zwany guru. Własne wierzenia, wartości oraz zachowania. Dojrzałe społeczeństwa otaczają wielkim szacunkiem każdą ludzką osobę, nie tylko swoich wyznawców. Sekta natomiast zwraca uwagę na braki kondycji człowieka i podkreśla, że dopiero przystąpienie do niej czyni jednostkę w pełni wartościową. Uzależnia swoich członków, sprawiając, że ostatecznie wybierają to, co im szkodzi w drodze. I to jest taka pierwotna definicja, na którą, powiedzmy, trafi każdy. Natomiast ja tutaj takie jeszcze króciusieńkie nawiązania przygotowałam w kontekście innych nauk. I teraz, jeżeli chodzi o ten zakres definicyjny prawa i politologii, no to definicje stamtąd nawiązują do łamania właśnie przez sekty praw człowieka, swobód obywatelskich, godzenia w ludzką godność, porządek społeczny, polityczno-prawny, no i że to jest taka totalitarna wyspa na oceanie demokracji, jak to niektórzy ładnie cytują. Jeżeli chodzi o spojrzenie teologiczne i religioznawstwo, no to tu jest też taka dość duża specyfika. Potem jeszcze do tego nawiążemy dalej. Dlaczego oczywiście właśnie tak? Natomiast tutaj w tym kontekście cechy sekt rozważają w kontekście właśnie kościoła macierzystej grupy zerwanie z dotychczasowym wyznaniem, potem Biblii, innych świętych ksiąg, na przykład Koranu, dodatkowe źródła objawienia, na przykład tu mamy przykładowo Księgę Mormona, potem soteriologicznym, czyli redukowanie zbawienia do własnej grupy. Potem mamy dialogu religijnego i odrzucenie i propagowanie synkretyzmu. Potem mamy tutaj jeszcze w tym aspekcie eschatologicznym, czyli orientacji na taki bliski koniec świata. Dla sekt chrześcijańskich wykazuje się tutaj takie jeszcze dodatkowe kwestie, jak na przykład historyczne, czyli brak ciągłości tutaj żywotów czy Jezusa, czy tam różnych jeszcze innych kwestii. Potem są tak zwane trinitarne. Potem będziemy mówić takim językiem prostszym, ale mówimy tutaj, żeby ktoś mógł sobie poszukać, oczywiście, jakby chciał coś głębiej. Zaczynamy naukowo. Brak wiary w Trójcę Świętą Jezusa jako Boga i Zbawiciela. I tak jak mówię, zależy, która religia, tak to nazwijmy. Potem to przyklasyfikujemy. No i mamy oczywiście te psychologiczne, które zwracają na te czynniki psychomanipulacyjne właśnie w kontekście werbowania, bycia w tej sekcie, zagrożeń różnych sfer życia społecznego człowieka, znaczy życia człowieka, tak nazwijmy w ujęciu tym psychologicznym, głównie tych różnych patologii wpływających na sferę osobowościową. No i w ogóle szczególnie tutaj ta psychologia społeczna zwraca uwagę na tą mechanizmy i bardzo ładnie
ładnie je, tak mówimy, demaskuje w kontekście właśnie tych nadużyć stosowanych przez te grupy wynikające właśnie tutaj z próbą przejęcia kontroli nad tą jednostką, właśnie pod pretekstem tej wolności religijnej. No i oczywiście socjologiczne, które mówią nam bardzo mocno, jeżeli chodzi o izolację społeczną, bo zwracają uwagę tutaj podobnie jak psychologia społeczna. Bo tu jest czasem, można powiedzieć, że socjologia, psychologia społeczna, jeżeli chodzi o kontekty społeczne, jest takie bardzo dużo tożsame, tu są tylko niewielkie różnice. No i właśnie stosowanie tych różnych socjotechnik lub też językoznawcze, czyli znowu to języko manipulacyjne, jak się zmienia różne pisma, jak tam teksty się zmienia. No i oczywiście pedagogiczne. Tutaj tylko jeszcze dodam, że tak jak chociażby ta definicja, która dotyczy socjologii i psychologii, w pedagogice mamy coś takiego, że grupa to są dwie osoby i to się nazywa grupa binarna, natomiast w socjologii no to grupa muszą być przynajmniej trzy osoby i to są już takie też niuanse. No i mamy oczywiście etnologiczne, to już będą te ostatnie, które poruszę, bo są tam też inne, czyli ogólnie, tak jak mówimy, nie ma jednej takiej ostatecznej definicji. A i oczywiście to jest jeszcze takie tożsame, sekty, czyli nowe ruchy religijne. To jest taka jeszcze nazwa jakby tożsama. No może zwróćmy uwagę, bo ty odwołałaś się tutaj do Wikipedii, bardzo słusznie. Ja mam tutaj kilka definicji i ja tak jak mówię, tutaj zaczerpnąłem je z... Z Cambridge też, bo to... Wiesz co, ta z Cambridge to jest bardzo prosta, dlatego że to jest dosłownie, przepraszam, jedno zdanie, nie? Grupa religijna, która oddzieliła się od większej religii i postrzega się albo jest postrzegana jako ekstremalna lub grupa o unusual, to znaczy takich o niezwykłym systemie wierzeń i jakich obyczajach. I to jest dokładnie taka definicja. Proszę bardzo. Ja przepraszam, bo jeszcze tutaj nawiążę do jeszcze jednej kwestii, żeby nam tutaj już tak by było wszystko już tak dobicie naukowo, że mamy jeszcze właśnie tutaj znowu, no bo wszędzie to się zaczyna, że sekta to jest ta izolująca się od społeczeństwa grupa ludzi, posiadająca przywódców i tak dalej, że tutaj ta rola, hierarchia. I tutaj jeszcze jest taka ciekawostka, że pojęcie wywodzi się z łaciny. To sekur, sequi, czyli iść, podążać za kimś, seco, secare, sectare, odcinać, oddzielać, rozdzielać. I obie te etymologie są oczywiście poprawne, no bo wszystko zawsze mamy tutaj z tej łaciny, no czasem jeszcze z greki. I tutaj jeszcze mamy właśnie, że ta grupa, która powstała niezależnie wokół charyzmatycznej osoby, oddzieliła się poprzez jakąś doktrynę od jakiejś większej wspólnoty. No i właśnie znowu mamy w klasycznej Grece, jak i w Grece właśnie tam Nowego Testamentu, to stąd pochodzi właśnie to słowo sekta i odpowiada temu synonimowi heresis, który oznacza wybór, kierunek. No i znowu mamy tak jakby w odniesieniu do Zachodu, potem do średniowiecza, no ale zostaniemy już przy tej nazwie nowe ruchy religijne i już będziemy mówić tak zrozumiale bardziej. No dobrze. Ale jeszcze, sorry, znowu powiem ale, bo ktoś mi powie, dobra, Wikipedia, zaczęło od Wikipedii, ale to jest dostępne dla każdego. Ale teraz jest jeszcze jedna taka niesamowita rzecz i wiem, że ty tam też różne analizy robisz. No i tak, jak to się mówi, tak wyszło, że zapytałeś sztucznej inteligencji właśnie o to słowo. Czy mógłbyś coś więcej tutaj na ten temat powiedzieć? Bo to też wiesz co, oczywiście. To, o czym powiedziałaś, to jest dokładnie ta definicja, jakiej używa sztuczna inteligencja. Każdy będzie mógł sobie to sprawdzić, także wystarczy byle jaki chat GPT, ich jest tam kilkanaście wersji, sprawdzicie sobie. Ja tutaj jeszcze powrócę do tej Wikipedii, bo tam jest napisane coś takiego, że w ustawodawstwie polskim nie ma pojęcia sekty, a w zamian za to określa się to jako inne wyznania religijne albo związki wyznaniowe. I to jest też ważne, dlatego że sekta ma zawsze pejoratywną konotację, no i po prostu kojarzy nam się z czymś, co uciska, co nas ogranicza. No a tak naprawdę jak przyglądniemy się temu, no to większość tych związków wyznaniowych, tak to nazwijmy, no robi dokładnie to samo.
Nie mówiąc tutaj już o tym, co ostatnio było tam, to głośno było w mediach i w internecie o tej kobiecie świadku Jehowy, która po prostu została odizolowana w taki sposób, że no, niestety nie widziała innej drogi, tylko musiała uciekać, tak? Ale to tak na marginesie. Teraz powróćmy do tej sztucznej inteligencji. I teraz tak, ta sztuczna inteligencja, jako ja zadałem bardzo proste pytanie. Ja oczywiście posługiwałem się językiem angielskim na czacie GPT, to później przetłumaczyliśmy. Zadałem bardzo proste pytanie. Czy możesz wymienić mi listę sekt? Tylko tyle. Nie mówiłem, czy są to najbardziej te prominentne, czy są to te mniej znaczące. Wyobraźcie to sobie, ja oczywiście to wyświetlę na ekranie komputera. Później, jak będziemy montowali film, wyobraźcie to sobie, że sztuczna inteligencja wylistowała mi chrześcijaństwo i wiele ich odłamów, jak katolicyzm, protestantyzm, prawosławie, świadkowie Jehowy, mormoni, oprócz tego islam, sunnici, szyizm, wahabizm, sufizm, judaizm, judaizm ortodoksyjny, judaizm konserwatywny, judaizm reformowany, judaizm hasycki, hinduizm, i tam jest też kilka tych odłamów hinduizmu, buddyzm, sykhizm, dżinizm i nowe ruchy religijne jak scientologia, realizm czy bramy niebios. Mm-hmm. Przy tym się później zatrzymamy na tak. dłużej, ze względu na to, że ważne jest, żeby omówić pewne rzeczy, ale to pamiętajcie sobie, że ja tutaj znowu muszę swoje 5 groszy jeszcze wtrącić na temat sztucznej inteligencji. Pamiętajcie, że sztuczna inteligencja posługuje się tymi definicjami, które są zaszyte w jej bazie danych. I te definicje są oficjalne, ale pamiętajcie, że może dochodzić do błędów, także nie ma tutaj wytłumaczenia, albo mi ChatGPT coś takiego podał. To trzeba badać jeszcze samemu, prawda? No dobrze, no ale to tyle na temat tych wszystkich sekt. Albo związków wyznaniowych, które są określane, które pasują do definicji sekty. To tyle na temat. A może przejdźmy teraz dalej i może, wiesz co, zacznijmy. Proszę bardzo. Zaczniesz, bo to jest jeszcze muszę nawiązać, jeszcze tego, co powiedziałeś. Bo tak, ja to bym na potrzeby chyba naszego spotkania dzisiaj dała nazwę tak tutaj w trakcie. Nowe, stare ruchy religijne. To tak mnie natchnęła sztuczna inteligencja tutaj do tematu. No bo nowe, stare ruchy religijne. Natomiast to jest ciekawe właśnie, a co mi umknęło właśnie z tą definicją polską jeszcze. Dlatego, że jeszcze, już nie powiem ci ile lat temu, ale miałam przyjemność właśnie rozmawiać z osobą, która była w tak zwanej komórce do spraw sekt. I było coś takiego i nagle zostało, wiesz, zlikwidowane. Natomiast ci ludzie naprawdę... Pamiętasz, kiedy to było? No właśnie z tego, co pamiętam, to ta osoba mówiła, że chociażby miała szkolenia w latach 90. I co ciekawe, tak z tej rozmowy wynikało, bo to był też jeden z panów profesorów, no nie wymieniam nazwiska dla jego w ogóle bezpieczeństwa, ale jestem bardzo wdzięczna mu za tą wiedzę i też go pozdrawiam. I wychodzi na to, że część rzeczy, które oni mieli na szkoleniach, to było to, co myśmy się uczyli między innymi w szkole psychotronicznej, więc no halo, wiesz, o co chodzi. I to jest taki właśnie kolejny kontekst, ponieważ no właśnie, i teraz drugą taką jednostką, która tak żywo walczyła, tak nazwijmy walczyła, bo to już nie było racjonalne, tylko też tak bym powiedziała znowu no też nie nazwę tutaj ortodoksyjne, ale powiedzmy, że nie w pełni racjonalne, no tak to już nazwijmy, to była ta, nie wiem czy dalej funkcjonuje, i tam faktycznie było to nieźle wymienione, nie mogę tej kartki dzisiaj znaleźć, ale bardzo fajna była ta klasyfikacja, też ją z niej na studiach korzystałam właśnie na psychologii społecznej, to była przy kościele dominikanów taka też grupa właśnie do walki tam z sektami. Tylko że oni znowu we wszystkim, nawet tam, gdzie tego nie było, dopatrywali się tej sekty, więc ja już miałam dyskryminację ze względu na to, że chodziłam na te treningi z Walk Wschodu, tak? I oni po prostu, no właśnie. I też jest pewna grupa religijna, nie będziemy też mówić tutaj nazwy, która też i właściwie w ogóle inna grupa, którą tu już nam sztuczna inteligencja wymieniła,
która wszystkie symbole i wszystko klasyfikuje jako sekta, a co jest de facto z pogranicza, można powiedzieć, parapsychologii, tak to nazwijmy, bo tam są też wymieniane kulturoznawcze symbole, że jak ktoś to nosi i tam już jest tak zwane demonizowanie. Natomiast dodam, że ta grupa, bo już nie chcemy nazw dzisiaj mówić, to jest dla domyślnych, bo też będziemy grypsować ze względu na to, że lubimy swoje kanały. No, to ona tych symboli i rytuałów i innych rzeczy, jak to się mówi, używa do eventu, ale nie lubi konkurencji. I tak naprawdę wszystkie te grupy używają, bo to jest to drugie dno, które też odkryłam, badając pewne miejsca w trybie tak zwanym badań uczestniczących, to się tak nazywa, czyli byłam i widziałam, ale to się, nie róbcie tego, bo to się może źle skończyć, bo tak jak mówię, to do tego też wrócimy. Dobra. Nie ze wszystkich sekt jest łatwo wyjść, nie ze wszystkich związków wyznaniowych. Wstąpienie tam jest stosunkowo proste, to znaczy stosunkowo proste. Oczywiście trzeba wypełnić całą listę wymagań, ale nie jest to aż takie trudne, dlatego że nagle okazuje się, że mamy mnóstwo przewodników, mnóstwo życzliwych ludzi, którzy nam pomogą, no ale niektóre sekty są takie, że wyjście z nich jest praktycznie awykonalne, no i może zakończyć się, tak jak ty mówisz, śmiercią. Nawet śmiercią, to w ekstremalnych tak. warunkach, nie? No właśnie, to jest jedyne możliwe wyjście. Ale znowu chyba nie przejdziemy dalej, bo teraz mi się skojarzyło, że czasem można wdepnąć tak po prostu. Ja podam jako przykład, miałam taką wychowankę, jeszcze jak byłam wychowawcą w internacie, bo to była też taka dość głośna sprawa, że dziewczynka gdzieś tam pojechała na jakąś wycieczkę do lasu jakimiś ciężarówkami. To były lata, tam rok 2000, tak to nazwijmy. No i po prostu tam się jakieś rzeczy pozadziewały, które potem wpłynęły na to, że ona oczywiście nie mogła o tym mówić, ale była nękana, śledzona i to było coś tam z pogranicza, no nazwijmy to satanizmu wtedy na tamten czas. Także tutaj też ingerowała policja, ostatecznie musiała dla bezpieczeństwa być zabrana w ogóle z placówki, jako że cały czas ktoś tam ją nękał, dzwonił do niej, no bo się tam obawiali, żeby jakiejś tajemnicy nie zdradziła. Także na zasadzie już takie SMS-y, jesteś ubrana w to i to, stoisz na przystanku. Komuś się chciało zadać trud, żeby to było coraz to ciekawszych innych numerów, które były nienamierzalne, także no po co, tak? Natomiast jak już tu jesteśmy w temacie, bo to jest takie główne założenie, bo ktoś powie, dlaczego tak jest, bo my tak straszymy i straszymy. To jest tak, bo zawsze się mówi psychomanipulacja. No ja się tak zawsze zastanawiałam jeszcze na studiach, jak to jest. Co? Sama psychomanipulacja? No ale się okazuje, że jednak nie. I tutaj mi to zrozumienie, i tu mi ta psychomanipulacja, no to znowu da mi to zrozumienie nauka akademicka, a jak chodzi o tą drugą część, no to nazwijmy to tak zwane paranauki, czyli właśnie te inne rzeczy, które studiowałam przez całe życie, równorzędnie, między innymi właśnie psychotronika. I to jest po prostu wpływ i manipulacja na nasze ciało energetyczne. I też mogę powiedzieć tu jako specjalista, że jak pracuję z pewnymi osobami, które miały z różnymi, no według sztucznej inteligencji, jak już wymieniłem świadków Jehowy, dobra, może się im narazimy, a może będziemy mieć większą oglądalność, to tam jak nasz kolega, który o nich w dużych ilościach dużo ciekawych filmów ponagrywał, no na razie żyje, tak? No ale słuchajcie, my tutaj nikogo nie oceniamy, może jesteśmy zainteresowani, dlatego rozmawiamy o tym, tak? No, krótko mówiąc, też były tak zwane nakładki energetyczne i rzeczy, które się jakby nam nie mieszczą w głowie. Po prostu wpływ nie tylko na nasze ciało fizyczne, ale na ciało energetyczne. I teraz, kiedy... I Agnieszko, na tym zakończmy, bo później rozwiniemy jeszcze ten temat, bo to jest też bardzo ważny temat, ze względu na to, ja tutaj się całkowicie z tobą zgadzam, bo ja też spotkałem się z tym, że istnieją pewne osobowości ludzi, które są może nie tyle co silne, ale w jakiś dziwny sposób wpływają na nas. I ja tutaj wcześniej, jeszcze lata temu, nie potrafiłem nazwać tego po imieniu. Dopiero jak związałem się i z kosmicznym ujawnieniem i z tymi wszystkimi ufologicznymi sprawami, zrozumiałem, dlaczego to się dzieje. I to jest właśnie to, o czym ty mówisz. To są te zmiany energetyczne, które mówię tutaj, można wymusić przy pomocy odpowiedniej technologii, którą my już dysponujemy,
którą można wymusić poprzez odpowiednie rytuały i po prostu tak jest. A wiesz co, ja chcę tutaj przejść do kolejnego tematu, też związanego z sektami, ale jest to coś, jakie taktyki te kulty i te grupy wyznaniowe stosują po to, żeby na przykład pozyskać nowych członków. Ja mam tutaj listę, ale to może najpierw dam tobie się wypowiedzieć, no i później będziemy uzupełniali to. Proszę bardzo, jakich taktyk używają te grupy wyznaniowe po to, żeby pozyskać nowych członków? Wiesz, takie pierwsze klasyczne, które tam mamy, to jest taki temat bombardowanie miłością. Tak. Czyli po prostu damy ci to wszystko, co w ogóle tylko zechce, że jesteśmy tacy wspaniali, dajmy ci uwagę, tak? Uwaga to jest coś, co bardzo wielu osobom na dzień dzisiejszy brakuje. Druga kwestia, to jeszcze będziemy rozwijać, że opowiem tutaj dwie rzeczy i ty przeczytasz i będę po prostu się do tego odwoływać, bo tak będzie fajnie. Jasna sprawa. Ale taka wiesz jeszcze coś, co bardzo mocno się, a kij tam, możemy powiedzieć nazwę, nic się nie zadzieje. Tak możemy, to, ja będę na pewno sypał nazwami. Powiedzieć. Natomiast nie powiem głębiej pewnych innych miejsc, które badałam, ale myślę, że tu możemy na luzie. To jest temat Hare Krishna i tam macie oczywiście, no i tu macie te kwiatki rozdawane, jedzenie, to wszystko. Chociaż gdzieś tam ktoś stwierdził właśnie, że w jedzeniu gdzieś tam na jakimś spotkaniu były jakieś środki uzależniające, jakieś narkotyki, ale to był jakiś tam czas, bo wiadomo, że to jest grupa, którą gdzieś tam najczęściej spotykaliście na ulicy. No druga, którą spotykacie, no to macie właśnie świadków, którzy też przychodzą do waszych domów. No, w każdym bądź razie, wracając jeszcze do tamtej grupy, to tamta grupa działa tak, że i to też inne sekty, że panowie wabią panie wabią panów. I z reguły jakieś ładne dziewczyny chodzą, uśmiechają się, więc tutaj już jest na podryw, jak ja to mówię. I potem się ktoś zakochuje i zostaje. I to są dopiero, jak to się mówi, tragedie, bo tam gdzieś są potem całe rodziny, dzieci. I tu mamy znowu do ostatnich tematów, do których znowu będziemy wracać, czyli wrota nieba. Ale staramy się dzisiaj, jak to się mówi, sukcesywnie. Dobra, ja teraz przerywam. Czytasz. Dobrze, czytam. To bombardowanie miłością to jak najbardziej. Ja tutaj powołuję się na artykuł, który ostatnio ukazał się w internecie, to było na Onecie, gdzie pewna para, młodzi ludzie, koło trzydziestki, oni wyszli ze Świadków Jehowy. I oni mówili, że Świadkowie Jehowy w szczególności stosują tą pierwszą taktykę. Zasypują uwagą, zasypują miłością i wydaje się, że my jesteśmy hołubieni, że my jesteśmy rozpieszczani, że my jesteśmy w centrum świata, że każdy na nas zwraca uwagę. A później pamiętam, ta dziewczyna powiedziała, że w momencie, kiedy przystąpią i przejdą przez ten chrzest, bo oni mają tam jakiś tam chrzest, przejdą przez ten chrzest, wszystko się ucina i nagle zostajesz wyrzucany na szeroką wodę i ty masz nawracać innych. Także bombardowanie miłością to jest jedno, to nie tylko tam, bo w wielu innych tych jest. Tak, to jest to, od tego zaczęłam, bo jak robię analizę, to jest w każdej. Tak, po prostu, dokładnie. Dlatego zaczęłam od tego. A no właśnie. Zwróćmy uwagę, że w ten sposób wykorzystuje się nasze braki, bo zazwyczaj każdy z nas, ja nie znam ani jednej osoby, która nie miałaby takiego braku uwagi i braku miłości. Nie znam ani jednej takiej osoby i to się wykorzystuje przeciwko nam. Drugą sprawą, o której ty powiedziałaś, wykorzystuje się naszą seksualność. I to jest też najważniejsze. Te techniki manipulacyjne są nie tylko stosowane w religiach, w sektach, one są stosowane też w sprzedaży. Wierzcie czy nie. Dokładnie, w reklamach to jest nagminnie, szczególnie seksualność. W polityce też, oczywiście, w polityce też. Promuje się jakąś piękną panią, która jest po prostu no, niezwykle atrakcyjna i ona promuje jakąś tam partię polityczną. To się dzieje wszędzie na całym świecie, tak? Albo pana przystojnego, oczywiście, nie? W zależności od preferencji seksualnych, oczywiście, nie? No dobrze, ale pierwsze to było to bombardowanie miłością. Drugie to jest izolacjonizm, czyli izolowanie nas od zewnętrznego społeczeństwa. I to jest też typowe dla Świadków Jehowy, mówię. I ja tutaj nie robię żadnej nagonki, ja tylko stwierdzam fakty,
na podstawie tego, co mi mówili ludzie, którzy, ja mówię z pierwszej ręki, znam te informacje, ludzie, którzy przynależeli. Pamiętam, kiedyś w Anglii, jak tutaj byłem, przyjechała do mnie taka dziewczyna. Myśleliśmy, że coś z tego wyszło, nic nie wyszło i całe szczęście. W każdym razie pamiętam, że ona mówiła mi na koniec, jak my się tam poprztykaliśmy troszeczkę, to ona mi powiedziała, dobrze mi powiedzieli w zborze, że nikt spoza zboru, dokładnie tak mi powiedziała. Ja pamiętam, później czytałem na ten temat i z innymi ludźmi rozmawiałem i to jest dokładnie tak, jak to się tam odbywa. Jeżeli już wejdziesz w tą grupę wyznaniową, no to jesteś izolowany nawet od swojej najbliższej rodziny. Brat, siostra, matka, ojciec, nie ma, oni nie mają prawa, jeżeli są świadkami Jehowy, nie mają prawa z tobą się kontaktować, ani ty nie ma, a nawet jeżeli ty się kontaktujesz z nimi, oni ucinają ten kontakt, nie mają prawa z tobą rozmawiać ze względu na to, że to jest ten izolacjonizm. Ty jako socjolog, psycholog, mogłabyś nam powiedzieć, co jest sprawą oczywistą, jaki wpływ ma to na ludzi? No tak, no to jest totalne, jakby to powiedzieć, indoktrynacja, zamieszanie w głowie, ale wiesz co, bo tutaj, żeby nam ktoś nie podbił jednej rzeczy, nie zwrócił uwagi, bo to akurat jest ta grupa, o której też trochę dużo wiem, tak bym mogła powiedzieć, bo widzisz, oni mają przynajmniej to, że takie osoby mogą pracować w instytucjach państwowych i jakby o tyle mają, że są wypuszczane, tak to nazwijmy, do pracy, do funkcjonowania z normalnymi ludźmi. Ja z taką panią pracowałam, z takim panem pracowałam, ale to też jakby ich całe zachowanie też jakby pokazywało, tak jak ładnie mówisz, to co się dzieje w zborze, bo na zewnątrz to było właśnie to było, prawda? A na tym drugim planie to były po prostu, no delikatnie mówiąc, no już powiem tak kolokwialnie, no podpieprzanie, jakieś tam wymyślanie rzeczy, których nie ma i po prostu taki brud, po co? Wiesz, albo masz coś do mnie, jak to się mówi, powiedz mi wprost, nie? Także to było tak wszystko naciągane, udawane, po prostu, ale słuchaj, ale wypuszczali ich do pracy, a tutaj są takie grupy, gdzie jeżeli ty wejdziesz, jak to się mówi, za pewną bramę, to potem już możesz nie wyjść, bo też tak było. Albo za jakąś zgodą, no ale dobra, już, jak już mówimy za zgodą, no to zobacz, są pewne klasztory, gdzie też ktoś może po iluś latach dopiero wyjść i kontaktować się z rodzicą, z rodziną. I to jest ta klauzula zamknięta. Ale widzisz, no dobra, ale ja się tutaj czepiam, ja od razu mówię, że my tutaj żadnej religii w żadnej mierze nie obrażamy. My teraz zrobimy tylko doszczętną analizę naukową w oparciu o fakty i praktykę, którą posiadamy. Dokładnie, to są fakty i to nie jest moja opinia, tylko to są fakty i to są doniesienia od tych ludzi, którzy tam się znaleźli. Także dobrze, drugie był izolacjonizm. Ja tutaj muszę jeszcze skomentować, bo ja od dziecka miałem do czynienia ze świadkami Jehowy, dlatego że u mnie tam... Proszę? No ja też, ale to z racji, że obok, dlatego też mam tu dużą wiedzę, mów. Dokładnie tak. I u nas też dosłownie po przeciwnej stronie ulicy tam mieszkali i nawet z dziećmi, którymi się bawiliśmy, to też, no zabawa była fajnie, ale indoktrynacja też musiała być i tam dochodziło do kłótni, wiadomo. Dlatego tak bardzo zainteresowałem się tym tematem, ze względu na to, że coś mi tam nie grało. Później, jak tam moja ciocia jeszcze tam wstąpiła do nich, i zaczęła też tam, może nie nachalnie, ale rozmawialiśmy kiedyś na ten temat. No to też bardzo ciekawe spostrzeżenia mam, zachowam je dla siebie, dlatego że też nie chcę tutaj nikogo urazić. Dla mnie. Nie będziemy niektórych rzeczy też mówić, ale wiemy o tym, ale nie będziemy, bo... Dokładnie. Pamiętajcie, każdy ma prawo, żeby wierzyć w to, co chce, bez względu na to, czy ma to aprobatę innych ludzi, czy nie. I po prostu to jest nasze prawo. Trzeba tylko wiedzieć, z czym się wiążą pewne rzeczy. I po to jest też ta rozmowa, żebyście mogli to zobaczyć i się zastanowić, tak? Dokładnie. I teraz tak, kolejna informacja, kolejna rzecz, którą ja mam tutaj na liście, to jest to, co ty już wspomniałaś, czyli kontrola informacji, czyli to ciągłe donoszenie, ciągłe kontrolowanie, co kto robił, co kto czego nie robił, czy nie zrobił coś wbrew regułom, no to to jest kolejna sprawa. Jeżeli chcesz skomentować, proszę cię bardzo, kontrola informacji. Kontrola informacja, to mówię, tu już nie będę rzucać nazw, ale w niektórych miejscach to wręcz są kamery,
są podsłuchy i to jest też taka dodatkowa indoktrynacja. I oczywiście jak przychodzisz do pewnych grup jako powiedzmy nowy członek albo potencjalna osoba zainteresowana, to dostajesz takiego swojego bezpiecznika oficjalnego. Oczywiście osoby, która będzie się tobą opiekować, która ci wszystko powie i w ogóle wszystko jest tak super, wiemy, o co chodzi, nie? Dla komuny to był chyba jakiś oficer polityczny czy coś takiego, tak? Polityczny, tak, dokładnie, gdzie był na każdym statku, zebraniu i tak dalej. Natomiast wiesz, no dalej takie osoby, jak już mówiliśmy, przepraszam, są na różnych wiecach, na różnych, inaczej, nie ma spotkania wiecu czy spotkania wolnych ludzi od takiej osoby. Wolnej, tak to nazwijmy. Więc to dalej istnieje. Natomiast tutaj, żeby znowu z rytmu nie wyjść, no to właśnie, ale jest jeszcze jakby, są jeszcze dodatkowe osoby ukryte, też przydzielone do obserwacji ciebie, że ty nie wiesz, że to są one, a generalnie i tak wszyscy członkowie cię obserwują, bo jeżeli ty przychodzisz do tej nowej grupy, czy tam jeszcze z jedną osobą, to ty jesteś na ciągłej po prostu obserwacji, indoktrynacji, no halo. I po prostu no... Dokładnie. Ja wiem, o czym mówisz i ja mam nadzieję, że tutaj widzowie nasi też wyciągną wnioski. Ja myślę, że tutaj nie ma się co rozwodzić nad tym. To jest po prostu oczywiste. Kontrola informacji, ciągła inwigilacja, ciągłe sprawdzanie, co kto mówi. No, jeżeli teraz Elon Musk jeszcze wejdzie... Proszę? Dopytywanie się, co tak. Masz na myśli jeszcze. Dokładnie. Ja chciałem tutaj powiedzieć, jeżeli... Sprawdzanie się pod każdym względem. Tak. Szczególnie jak jesteś w jakimś miejscu i to jest każde... No. Tak, dokładnie. Jeżeli Elon Musk wejdzie tutaj z tą nową technologią, to będzie można z dużym prawdopodobieństwem i precyzją określić, co kto myśli. Wierzycie czy nie, ale coś takiego już ja uważam, że niedługo będzie możliwe. Ale to jest inny temat. W każdym razie, dobrze, przejdźmy teraz do następnego punktu, który mam tutaj na liście i to jest my przeciwko im. My to jesteśmy wszyscy ci, którzy są w danej grupie wyznaniowej, w związku wyznaniowym i oni wszyscy, którzy są spoza. Ja też tutaj nie wiem, czy będziemy się rozwodzili na ten temat. Możesz to skomentować, ale to jest oczywista oczywistość. Proszę bardzo, Agnieszko. Ja dodam, że my mamy jedyną słuszną rację. Nie wiem, czy masz to w tym samym punkcie, czy ty już masz w innym. Nie, to jest to samo, ale tak. Tak, i jeżeli macie, słuchajcie, ktoś ma jedyną słuszną rację niepodważalną i tu się jeszcze zastanowcie w wieloaspektowych, nie tylko w nowych ruchach religijnych, tylko w szerszym kontekście. O społeczeństwa alternatywne też i o tym też tutaj mówimy, pamiętajcie. Bo też wśród tych grup są podgrupy i tak już ładnie dzisiaj już użyłam publicznie, znaczy inaczej, drugi tydzień publicznie używamy nomenklatury półświatek ezoteryczny. Dokładnie. I jest ku temu bardzo szczególny powód. Tak. Szczególnie ja się teraz. Też spotkałem z tym. No. Także nie ma miejsca na inną, nie ma miejsca na hipotezy, nie ma miejsca na coś. No więc się zastanówcie, o koniec i nie ma tematu, o, po prostu. Dokładnie, z tym my przeciwko oni, to się wiąże jeszcze inna sprawa, która jest tutaj też bardzo ważna, jest kluczowa i tutaj też każdemu lampka powinna się zapalić. Jeżeli my rozmawiamy z kimś, z nimi, z onymi, z owymi, tak, z kimś z zewnątrz, to jedyna dopuszczalna rozmowa jest taka, aby ich nawrócić. W przeciwnym wypadku nie traćcie nawet czasu na to. No to jest coś nie tak. Tutaj lampka się zapala, pamiętajcie, że to jest ważne. Prawda? Dobrze, przejdźmy teraz do kolejnego punktu, który wiąże się z tymi wszystkimi poprzednimi, czyli zagrożenia albo pogróżki, tak? I strach. I ciągłe wpędzanie ludzi w strachu po to, żeby poprzez strach ich kontrolować. Albo poczucie winy tak samo. Poczucie winy tak samo, to jest jeszcze... To z doktryną. Tak, dokładnie. Także pamiętajcie, to jest kolejna sprawa, która jest tutaj bardzo szczególna i jest bardzo typowa właśnie dla sekt. I to mówię nie tylko związków wyznaniowych, ale sekt, ale z definicji widzimy, że związki wyznaniowe podpadają pod tą definicję. To nie są moje słowa, tylko tak jak widzieliście na Wikipedii podane jest coś takiego. Kolejna sprawa, no to kontrola behawioralna, tak? Czyli dany kult, dana grupa wyznaniowa narzuca nam, w jaki sposób my mamy się zachowywać. Bardzo często
bardzo często, bo nie we wszystkich przypadkach, wiąże się też to z ubiorem. Oczywiście, w jaki sposób panie mają się ubierać, w jaki sposób panowie mają się ubierać, tak żeby robić dobre wrażenie, to jest ta mowa ciała. I ty, Agnieszko, też chyba możesz coś na ten temat powiedzieć, tak? Tak, tu mogę o wiele więcej. Powiem, że te grupy takie, no powiedzmy, skrajnie religijne, powiązane, no to jeszcze zanim przejdziemy do mowy ciała, to tutaj też taka jedna z wielu, dobra, staram się, nie będę tu nas rzucać, to też najlepiej, żeby kobiety nie pokazywały swoich atrybutów, żeby miały rękawy, najlepiej tutaj, bo to wszystko może kusić. I to pasuje do kilku różnych, naprawdę w różnych obrębach, nie mówię tutaj tylko o islamie, tylko mówię o pewnych katolickich grupach, podgrupach. Mamy tego, w tym momencie mogłam powiedzieć brzydko, od zarypania, bo co chwilę się pokazuje i oczywiście w tych katolickich też ta rola kobiety jest bardzo mocno, przepraszam bardzo, chrześcijańskich. W ten sposób, bo to tak, ja się odnoszę teraz do klasyfikacji sztucznej inteligencji, którą podałaś, prawda? I po prostu, żeby żadne części ciała gdzieś tam nie były wyeksponowane, czyli najlepiej to już ten worek pokutny narzucić, ale poważnie, jeżeli chcesz w pewnych miejscach przebywać, musisz mieć też, jak to się mówi, do kostek spódnicę. No dobrze, ale nawet jeżeli my we Włoszech chcemy wejść, no nawet do miejsc kultu, czy w innych państwach do innych miejsc kultu, no to też musimy mieć nieodkryte ramiona, czyli wracamy do jakichś takich bardzo starych tutaj jeszcze przyzwyczajeń. W niektórych musimy nawet głowę przykryć, żeby nie było widać naszych włosów. I to się dotyczy tutaj do trzech z tych najważniejszych religii. Abstrahując, dobra, ściągamy buty, dobra, ale ściąganie butów, no to może być ten kontekst, że nie wnosimy brudu, nie wnosimy nic z zewnątrz, oddajemy szacunek, tak, bo to jest mnóstwo takich kwestii. Dobra, bo nie chcę ci, bo już za daleko poszłam, no. Nie, nie za daleko poszłaś. Ja całkowicie się zgadzam z tobą. My pamiętam, jak byliśmy w Indiach z Violetą, to tak samo. Czyli kolejna. Co mnie uderzyło. Co mnie uderzyło. Pamiętam, poszliśmy, to było we Vrindavan to było, tak. Poszliśmy we Vrindavan do takiego ashramu i to było też takie miejsce, które jest miejsce pielgrzymek, gdzie ludzie ich tam po prostu odwiedzali i to nagminnie. Oczywiście był tam tłum ludzi, na całe szczęście my byliśmy w dniu powszednim, także nie było aż tak źle, ale co mnie uderzyło, oczywiście tak jak mówisz, ubiór odpowiedni to jak najbardziej, ale my szliśmy, a wyobraź to sobie, że policjanci, policjantki tam stały, i wyobraź sobie, oni tylko popychali tych ludzi. Ja pamiętam, że mnie to troszeczkę oburzyło ze względu na to, że jakim prawem ona mnie dotyka, jakim prawem ona w ogóle, wiesz, mnie zaczyna popychać po to, żeby upchnąć jak największą liczbę tych wiernych, żeby ciągle był przepływ ludzi. Mi to przypominało coś takiego, że ty masz iść, zostawić pieniążki i ty nie masz się zastanawiać nad tym, co, kto, jak wybudował, czy to jest architektura, czy to jest prawdziwe, czy nie. Ty masz tylko zwiedzić, wyjść i następnych proszę. Także to było na tej zasadzie. Ja mówię to, teraz to, co powiedziałem, to jest moja opinia. O tym popochaniu to jest fakt, bo ja widziałem, że oni tak robią i o ile Hindusi na to się godzą, no ja się na to nie godzę, nie? W każdym razie, dobrze. Wiesz, nas już popychali w różnych miejscach, ale bardziej powiedziałbym kaźni i możemy mieć z tym związane złe przyzwyczajenia, bo jak to się mówi, granica z lewej, granica z prawej i to ciemiężenie, które mieliśmy przez 300 lat, czy no zabory, nie zabory i te inne później. Tak, dokładnie. Ale wiesz, to jest jeszcze jedno zrobienie, co ci przerwę, bo nie uwierzysz, ale jak z twojego czasu bardzo modny był temat jeszcze właśnie Hare Krishna w Polsce, no to czym oni wabili? Fajnymi strojami, jakąś taką, takim zróżnicowaniem, muzyką i jedzeniem. Właśnie, chciałam powiedzieć o tym jedzeniu. Ale wiesz, znowu, jeżeli już mówiliśmy o seksie, no bo tak, według właśnie psychologii tutaj też takiej analitycznej tam według Tarczyńskiego, no to jeżeli my mówimy gdzieś tam o jedzeniu, to mówimy o seksie, więc to jest też jakieś duże przełożenie, tak?
I to jest też jedna z takich potrzeb, gdzie po prostu no, daje nam jedzenie, nam daje niesamowitą przyjemność. Oni faktycznie to jedzenie mieli fajne, tą kuchnię. No i właśnie to robili. Ja powiem Ci jeszcze taki motyw, bo za czasem jest tak, że często, dlaczego też o tym publicznie mówimy teraz, bo często dyrektorzy szkół i w ogóle różnych instytucji, takich kulturalno-oświatowych, dalej się w pewnych kwestiach nie orientują. I tutaj oczywiście z całym szacunkiem dla mojego pana dyrektora, jeszcze wtedy w tamtych czasach w liceum, no ale tam lata właśnie 91-2, tak, kiedy była sytuacja, że właśnie Hare Krishnowcy przyszli, zaproponowali, a takie fajne spotkanie muzyczne dla młodzieży, no i cała klasa w ramach zajęć, tam był jakiś dzień Wagarowicza czy coś, byliśmy właśnie na spotkaniu z Hare Krishna, więc to był mój taki pierwszy kontakt, zadawaliśmy im wszystkie możliwe pytania, ale ponieważ moja klasa była specyficzna, to tam się nikt nie dał zindoktrynować, to pewnie gdzieś do kolejnego Twojego tematu przechodzimy, bo że tak powiem rozmowy już na tamtym etapie, przynajmniej to było liceum, przepraszam, nie podstawówka, bo to już dzieci były jakby starsze, ale to była też pierwsza klasa, czy tam druga. I poszły tematy seksu. No, a że oni się nie całują, to że tak się wyrażę i takie różne tam tematy, no to większość osób już była niezainteresowana. Oczywiście nie wiem, że tam było jakieś rozpasanie, ale wiesz, tak jakby to się nie wpisało tutaj w ten tryb. Było fajne żarcie, potańczyliśmy, jak to się mówi. I Panie Boże Wszechmogący, jak ja to powiem, dziękuję Górze, że to się tak skończyło, tak? No bo mogło różnie. Zgadza się. Ja jeśli chodzi o tą grupę wyznaniową, to tutaj mieliśmy bardzo, bardzo dogłębne doświadczenia, jeśli chodzi o krysznaitów, ze względu na to, że Violeta tutaj chodziła do nich przez kilka dobrych lat. Dzięki temu właśnie pojechaliśmy też do Indii, nawiązaliśmy kontakty. Niektórzy ludzie są wspaniali i są naprawdę przewspaniali są. Natomiast ci przywódcy ich, no to oni niestety, ale wykazują się takimi cechami charakteru, które są typowe, o których my teraz tutaj mówimy. Wabienie tym jedzeniem, no okej, jedzenie mają naprawdę przewspaniałe, no ale inne rzeczy, ja tak jak tutaj przytoczę ostatnią pandemię naszą, ja nazywam już rzeczy po imieniu, już mnie to nie obchodzi i pamiętam, że to nic nie szkodzi. Wiesz co? No za to, że YouTube nie reaguje, dobra. No i powiem Ci, że nawet to, że do ashramów nie wpuszczano ludzi niezaszczepionych, to i tak ludziom nie otworzyło oczy. Tak, tak. Zapewniam Cię. Tak, że nasi księża tutaj w Polsce, no to trzeba tutaj im przyznać, że w tej sytuacji robili dobrą robotę, bo wpuszczali. Chociaż no niektórzy wymagali maseczek, ale wiesz, no ale dobra. No to maseczki to już jest pół biedy, ale tutaj my mieliśmy i to, właśnie taki. To jest Indyjczyków. Tak, dokładnie, nie? To jest odpowiedź i to też powinno dać dużo do myślenia. Tutaj mieliśmy takich Indyjczyków, my z nimi nie utrzymujemy kontaktu, dlatego że zorientowaliśmy się właśnie na pewnym etapie, że no to jest taki kontakt w jedną stronę. Oni chyba wiedzieli, że oni nas nie zindoktrynują, nie przekabacą nas na swoją stronę i dlatego po prostu ten kontakt tak troszeczkę zaczęli ucinać i nie odzywali się do nas. No a my w pewnym momencie tak się zastanowiliśmy, dlaczego my tylko kontaktujemy się z nimi. No i później poszliśmy po rozum do głowy i to tak było, ale zmierzam do tego, że oni spotkali się właśnie z czymś takim, że do ashramu ich nie wpuszczali, bo oni się nie chcieli zaszczepić, no i ich nie wpuszczali, nie? No i pamiętam, tam był dość duży problem, oczywiście na całe szczęście w Anglii to dość szybko odpuściło, naprawdę szybko, wiem, że w innych państwach było znacznie gorzej. No i teraz jest okej. Okay. Wszystko wróciło, wiesz, do normy. Na zasadzie, wiesz, moralność pani Dulskiej, tak? Jak zapłacimy komuś za milczenie, to wszystko wraca do normy, możemy żyć swoim życiem, jakiekolwiek ono jest, prawda? No dobrze, przejdźmy teraz dalej jeszcze. Wiesz co, ja tu jeszcze nawiążę, proszę bo tak bardzo. Się śmieję jeszcze do tej grupy, bo to jest ważne, bo my faktycznie postrzegamy ich z takiego punktu widzenia, o tam
pojemy, pograją, no wy też co pojedliście to wasze, jak to powiem, no nie, bo kuchnia fajna. Natomiast faktycznie i były takie przypadki osób, które, ja pamiętam jak jakaś dziewczyna właśnie płakała, że no dobra, ona tu jest, bo jeszcze pamiętam jak chodziliśmy na te festiwale Nie z tej Ziemi, też lata, jeszcze powiem 80., 90., potem 90., wiesz, jeszcze ja z mamą jeszcze chadzałam, się śmieję dość wcześnie, to tam też oni się zawsze wystawiali i jakaś dziewczyna właśnie, ona miała świeżo, ona była strasznie zaniedbana, nigdy tej, już pomijam to bez zębów, wiesz, to jest to, że oni nie pozwalali ich chodzić do tych lekarzy, udzielać tej pomocy lekarskiej i to jest jeszcze takie kolejne drugie dno, a jeszcze głębsze, które się dowiedziałam właśnie badając ten temat sekt, bo miałam też kontakt z różnymi osobami, no to jest oczywiste, tak, i też jedna z tych osób zdradziła mi właśnie, że ta Hare Krishna to nie jest tylko to, co my widzimy, tylko tam jest ileś tych poziomów i oczywiście tam ósmy, nie chcę teraz przekręcić, bo nie pamiętam dobrze, to już jest handel ludźmi i narkotyki, no więc o czym my rozmawiamy, no więc to już trochę inaczej jest. A my mamy najczęściej styczność z tą pierwszą grupą, drugą, no ale wiesz, to jest właśnie to, że nikt nie kontroluje potem jak ktoś, co w tej grupie tak naprawdę się dzieje. A jak mówimy o sektach, to te nadużycia, no to wiadomo, że to idzie grubo, szczególnie w tych znanych. Dobra. Co, ja muszę tutaj przyznać, że ja nie spotkałem się aż z takimi ekstremami. Do lekarza oni, zdaje się, ci nasi Hindusi, oni na pewno chodzili, ale wiem, że ta ich córka, ona tam miała pewne problemy zdrowotne i to lekarz powiedział wyraźnie, że to wynika z niejedzenia, z nieprzyjmowania albo z niedostatecznej ilości tłuszczów zwierzęcych, dlatego że oni w większości są weganami. Jedynym odstępstwem są sery i mleko. I tylko to, a poza tym oni czosnku, nie, cebuli, nie i tam różnych przypraw, przyprawy to tak, ale pewnych przypraw też nie używają, ze względu na to, że oni wierzą w to, że to wywołuje u nich, może wywoływać nadpobudliwość. Czy jest to nadpobudliwość behawioralna, czy seksualna, czy jakaś inna, to już nieważne, ale to jest to, w co oni wierzą. Tak samo nie weszliśmy zbyt głęboko, tak żeby komentować na temat tego, co tam się dzieje na wysokim poziomie, co nas uderzyło, to mówię i to Violeta się odzywała tutaj do takiego chłopaczka, którego poznaliśmy właśnie we Vrindavan. Jak zaczęła się ta wojna w Ukrainie i ona mówi, czy zna, zadałam bardzo proste pytanie, czy znasz jakieś osoby tutaj w Anglii, które potrzebują pomocy w Ukrainie, bo wiem, że jesteś z Ukrainy. I on jej odpisał coś takiego. My się nie zajmujemy tutaj jakimiś sprawami przyziemnymi, my się zajmujemy tutaj sprawami boskimi. To oczywiście ja mówię w dużym uproszczeniu, bo on tam odpowiedział jej tam w inny sposób, ale to nas zastanowiło. A co to za różnica? Przecież wiesz, że ludzie cierpią. My chcemy im pomóc, wysłać im jakąś tam pomoc. Czy możesz nam pomóc? Nie, on nie może nam pomóc, żeby pomóc innym, dlatego że on zajmuje się innymi sprawami. No to mi dało też bardzo dużo do myślenia, wiesz, także to tylko tyle, nie? To wiesz, jak już to powiedziałeś, to muszę to powiedzieć, bo w odniesieniu do poprzedniej grupy, o której mówiliśmy, czyli znowu mamy temat Jehowi, to u nich jest teraz ten temat, że jak się ta wojna zaczęła, no to wszyscy świadkowie na całym świecie są zobowiązani przyjmować obligatoryjnie braci z Ukrainy. Naprawdę. A ty wiesz rzeczywiście, że Artur by o tym mówił, tak, coś. Wiesz tak. Co, no ja to wiem też z autopsji, bo mi to też klienci mówili. Oczywiście kontakt z takimi osobami jak ja, ale byli, że tak powiem, członkowie. Natomiast też była taka sytuacja, że właśnie będąc w Szwajcarii, otwieram drzwi, no i pan się mnie pyta, no halo, to tutaj, czy są osoby mówiące po rosyjsku i mówiące tam w takim języku tutaj, a ja tak patrzę na niego i mówię, ale o co chodzi, no nie, no i tam zaczęłam po rosyjsku, no i on jak mi powiedział, że Jehowi, mówię, aha, a czemu tak teraz, bo to tak pierwszy raz, prawda, tutaj spotkałam w Szwajcarii będąc przez tyle lat, no i on mówi, no bo myśmy tu właśnie przyjechali, no i tutaj też już kolejne osoby właśnie to powiedzieli, że mają ten nakaz, bo to wiadomo, może
pożyte. No i on mówi do mnie, no, że tutaj właśnie, że zbór, że taka większa ich grupa jest w Bernie i w ogóle, żeby przyjść i tak dalej. No i ja tak zacytowałam, żeby mieć już spokój, bo już mi się nie chciał kontynuować, ale słuchaj, ja ci powiem inaczej, bo normalnie to tam chodzą w parach, tak specyficznie ubrani i w ogóle, albo tam dwie kobiety, albo dwóch gości, albo dwie panienki gościu, nie, no bo to tam zależy po prostu. A tutaj słuchaj, był jakiś gość w ogóle, wiesz, z jakąś ośmiolatką, z wózkiem, z dzieckiem, w ogóle jakiś taki klimat w ogóle na zasadzie dzień dobry, przepraszam, kogoś szukam, no nie? I wiesz, i mi się tak wyrwało po rosyjsku, że właśnie, że no ja to tak mam inaczej, że właśnie, że tak jak powiedział wielki Lenin, tak, że religia opium dla ludów, to myślę, że dadzą mi spokój. Wskazał waszu Lenin, da? No i dali mi spokój, ale wiesz, no, no więc dobra, znowu masz to, że gdzieś tam o tych swoich członków dbają. Wiem, że też oczywiście wypłacają im finanse, utrzymanie, ale decydują o tym, komu ty te finanse dajesz, bo jeżeli ty chcesz na coś charytatywnego wpłacić, a wiesz, jak to się mówi, albo wydasz na coś, na co nie ma zgody, to w tym momencie masz karę. I masz w ogóle taką aferę, jakbyś, nie wiem, dom podpalił, sorry. Już tak. Tylko, dobra, tyle w temacie, bo to jest jeszcze z takich bieżących z zeszłego roku. O tak, zgadza się. Słuchaj, ja też słyszałem o tym, rzeczywiście mi przypomniałaś. No ale dobra, okej, okay, słuchaj, ale omówiliśmy. Jak ich przyjmują, to oni oczywiście w ramach dnia, no to mają chodzić i głosić i nawracać, nie? No tak. Więc wiesz, to już tak przy okazji, nie? Ale ty, czy ty nie chcesz, chcesz, masz przyjąć, wziąć do domu i wiesz, i utrzymywać jeszcze, nie? Nie masz tak, nie masz nic do gadania, prawda? No, to widzicie, tak działają związki wyznaniowe, czyli myślnik sekty. Nie. Tak, nowa dokładnie. Kolejnym punktem to już omówiliśmy, czyli wzbudzanie poczucia winy i wstydu, oczywiście w ludziach, to już omówiliśmy, to nie będziemy o tym mówili. O charyzmatycznym liderze też mówiliśmy, dlatego że to musi być osoba o mocnym charakterze, która potrafi narzucać swoją wolę innym, musi być bardzo dobrym oratorem po to, żeby przekonywać ludzi do pewnych rzeczy. No i oczywiście to się wiąże też z inteligencją. Musi być inteligentna po to, żeby ludzi tak omotać, żeby albo nie chcieli, albo nie mogli wyjść no, z danego kultu, prawda? I teraz mam kolejną jeszcze tutaj rzecz na tej liście i to jest pozbawianie snu i po prostu wpędzanie ludzi w wycieńczenie fizyczne i mentalne. Istnieją takie grupy wyznaniowe, czytaj sekty, tak, które po prostu coś takiego robią. Oczywiście, jeżeli jesteś pozbawiona snu, jeżeli człowiek jest wykończony, niewiele myśli i koncentruje się tylko na tych przyziemnych sprawach po to, żeby przeżyć, po to, żeby przetrwać, prawda? Także to też jest takie typowe dla tych, dla sekt, tak? Chcesz skomentować, czy przechodzimy dalej? Wiesz co, tak, bo właśnie, i co się dzieje w tym czasie? Albo tak ci czas organizują, że jak to się mówi, zachrzaniasz w instytucjach i ciężko pracujesz, albo spędzasz czas pomiędzy pracą a modlitwą i też pewne miejsce, gdzie właśnie prowadziłam badania w trybie uczestniczącym, to tam była po prostu msza za mszą, spotkanie za spotkaniem. Nawet jeszcze po 12 w nocy, ja tam spałam może 4-5 godzin, tyle powiem, może krócej, a jeszcze, że tak powiem, oczywiście też masz od razu, jak przyjeżdżasz z kimś, to masz rozdzielenie tych osób, żeby przypadkiem nie były razem w pokoju. Od razu też osoba, z którą mieszkasz, ja wiem, że w nocy ta osoba mi też coś zrobiła, kiedy spałam, także tak chodzi o manipulację energią, także już gruba sprawa, nie? No właśnie, także mamy tutaj, słuchajcie, wymieniamy to, pamiętajcie, wymieniamy to tutaj, powtarzamy jeszcze raz, nie po to, żeby tutaj szykanować i żeby oczerniać jakąś tam religię czy jakąś grupę wyznaniową, tylko przytaczamy wam fakty z naszego doświadczenia albo z doświadczenia ludzi, którzy do nas bezpośrednio z nami rozmawiali i tak, po prostu, ja nie mówię zeznawali, tak, ale po prostu rozmawiali z nami. No dobrze, i ostatnie na tej liście to mam finansowa, po prostu eksploitacja, tak? Nazwijmy to w ten sposób. No wiemy, że istnieją pewne kulty,
pewien kult, który jest bardzo dominujący w Watykanie, który wymaga od swoich członków, to jest Opus Dei, ja muszę to powiedzieć, oni wymagają tego, żeby wszyscy członkowie ułożyli na utrzymanie i tak naprawdę wpłacali całe swoje przychody do wspólnej kasy. O tym mówi dr Artur Nowak w swojej książce tam Kryminalna historia Watykanu. No i do czegoś takiego też dochodzi. Z tego też powodu w 1997 roku w Belgii ta organizacja została wciągnięta na listę sekt. To tylko mówię. Nie? Na ten temat będziemy z Arturem nagrywali odrębny odcinek i tam omówimy to szczegółowo. No ale wiemy, że bardzo często, jeżeli nie można stworzyć jakichś powiązań ideologicznych albo spirytualnych, albo jeszcze jakichś innych, no to są to powiązania finansowe, gdzie należy wpłacać jakąś tam kwotę pieniędzy, no a następnie po prostu jesteśmy już uwiązani na długi czas. Chcesz skomentować na ten temat? Tak, bo wiesz co, bo jak tak mówisz, to mi się od razu skojarzyło, ale to rzeczywiście mówię, że to jest tylko z historii i z analiz, że żeby wstąpić przecież nawet do naszych klasztorów, naszego kościoła od wieku, przecież jeżeli tam ktoś chciał się dostać, a mieć dobrą pozycję, to dawał swoje wiano, tak? Czyli ci wszyscy, jak to się mówi, oddający się, i to wiano miała przynieść i zakonnica, i zakonnik, czy ksiądz, tak? I w tym momencie zauważ, że na przykład Kraków, ulica Kanonicza, czy Grodzka, czy wiele włości, które jest w Polsce i na świecie, przynależy właśnie do kościoła, bo z reguły właśnie w wianie było to wnoszone, tak? I po prostu no, mieli taką potrzebę. I tak jak się panience dawało wiano, jak to się mówi, na ślub, tak tutaj też, no bo to jest w końcu rodzaj ślubów, tylko z innego poziomu. No więc tutaj też ta kasa szła i to jest dalej jakby ugruntowane i dlatego tam jest tyle włości, a że to trwa od dawna, a Kanonicza jest jedną z najstarszych ulic w Krakowie, no to wiecie o co chodzi, tak? Tutaj jest tak samo w Anglii. Pamiętam, jak nasza taka przyjaciółka, ona się wyszła za mąż za Szkota, wspaniali ludzie, i kupywali dom ostatnio i musieli mieć też pozwolenie, tam uzgodnienie jakieś były, jeśli chodzi o zakup tego domu, z pewną tą, no nie kurią, nie wiem, nie pamiętam jak to się nazywa tutaj z angielskiego, ale z pewną częścią, tą załóżmy kurią, tego kościoła anglikańskiego. Tutaj musieli pewne rzeczy uzgodnić, dlatego że ten kościół też miał prawa do tej ziemi. Także to jest właśnie, dlatego właśnie kościoły, klasztory, czy tam różne grupy wyznaniowe w taki sposób po prostu nabywają prawa własności odnośnie pewnych ziem, budynków, czy czegoś innego, bo w tym przypadku w naszych czasach, w naszej erze, no to może być to cokolwiek. Mogą to być obligacje, papiery dłużne, papiery wartościowe i inne rzeczy na tej zasadzie. Ale oczywiście, okej, wiadomo, ktoś i tak nie miał co zrobić z tym majątkiem, no to wiadomo, przenosił się w nowe miejsce, no tak akurat wiadomo, że mógł mieć dzięki temu lepiej, tak? Miał lepszą celę, miał wszystko lepiej. Natomiast widzisz, teraz jest tak, że jakby to powiedzieć, no dobra, może powiedzieć, że każda instytucja mówi, okej, przychodzisz do nas, no to jesteś z nami, przebywasz na co dzień, no to fajnie, jak coś ze sobą przyniesiesz, nie? Ale wiesz, no wiadomo, tam kultura wymaga, żeby coś przynieść. No ale z reguły kończyło się na tak mocnej indoktrynacji, że ci ludzie przepisywali swoje domy, mieszkania, całe majątki, no tylko, że przepisywali na tą instytucję, a rodziny mieli duże, no i tam nawet syn, córka, czy ktoś nikt nie dostał, no bo to tak jakby... Dokładnie tak. No tak mówiąc delikatnie. Natomiast wiesz, teraz jeszcze mi się tak skojarzyło a propos tego półświadka, co tam wspomnieliśmy, no to też na kanałach są bardzo różne osoby promowane i na przykład wiesz, istnieją na przykład obietnice, no że tworzymy takie fajne miejsce już na czas w ogóle na A, bo już wiem, że przy tym czasie na A to wyrzuca czasem nagranie, no na to co nadchodzi i w ogóle, albo zaopiekujemy się tobą aż do no, twojej śmierci, tylko wiesz, już w tym momencie musisz sobie to miejsce wykupić, to nie będzie kosztowało mało, no ale wiesz, my i tak się
tobą zaopiekujemy, w związku z czym daj nam swój cały majątek i wiesz, i dzięki temu będziesz mieć tam swoje miejsce, tak? No i teraz jeszcze wiesz, pytanie, jak tam ostatecznie się niektórymi osobami zaopiekują, bo wiesz, jak już ten majątek będzie przepisany. Także słuchajcie, dobrze się zastanówcie. Ja się śmieję, że czasem to by się też takie klauzule przydały, jak gdzieś coś komuś obiecujecie, bo takich spraw kryminalnych jest bardzo dużo, że jak ktoś pisze w wypadku mojej śmierci, a potem różnie bywa z tymi ubezpieczeniami albo hamulcami, albo z tymi rzeczami, tak, w samochodzie, z taką klauzulą, że jakbyście nienaturalną śmiercią, czy przedwcześnie, czy przed jakiś tam, no to się zastanówcie, żebyście sobie to swoje życie zabezpieczyli i w ogóle słuchajcie, co komu dajecie, bo czasem jest tak, że z tych grup, z pewnych grup, tak to nazwijmy, ktoś udaje biednego. Ja już abstrahuję od tych badań takich, że czasem te osoby, co żebrzą, to są całe grupy zorganizowane i albo one nic nie dostają, tylko pracują dla kogoś, albo ktoś ma sposób na życie i żyje całkiem nieźle, a po prostu ma ubiór do pracy i bo z reguły znowu ci ludzie, którzy bardzo potrzebują, to z reguły nie wyjdą, tak? Chyba, że już jest jakiś skrajny, że już po prostu no, są do tego jakoś skrajnie przymuszeni. Więc tu tak jeszcze nawiązując i wieloaspektowo, jakby ktoś nam chciał coś zarzucić. Tutaj ja chcę jeszcze skomentować i to muszę skomentować na temat tego, co powiedziałaś, że to są grupy zorganizowane. Wioleta, moja żona, ona miała szkolenie, ona pracuje dla tutaj lokalnego kancila, tak, dla tego urzędu i oni mieli szkolenia całe i mówili im, że ludzie tacy, to jest cała siatka ludzi, gdzie mają poszczególne tam rewiry, załóżmy, mają tam poszczególnych opiekunów i ci opiekunowie tak naprawdę pobierają od nich myto i to jest niemałe. Z tego, co ona mi mówiła, z tego, co Wioleta mi mówiła, to mówiła mi coś takiego, że w ciągu dnia taka osoba, żebrając, jest w stanie zarobić około 300 funtów. 300 funtów dziennie. I oprócz tego oczywiście ona musi tam płacić jakieś tam, no nie dla urzędu miasta, nie oczywiście, ale musi płacić temu swojemu opiekunowi, ale znaczna większość tych pieniędzy jest zabierana, konfiskowana. Co mnie uderza tutaj, na przykład w Anglii, że większość tych tak zwanych żebraków tutaj, oni mają w rzeczywistości psy, które kosztują majątek, jak na przykład te błękitne pitbule czy coś takiego i to jest dla mnie zastanawiające. Agnieszko, wiesz co, chyba będziemy musieli kończyć już. Okay. Ja tylko dodam, że jak mówisz o tych psach, bo mi się sorry znowu skojarzyło, jeszcze a propos Szwajcarii, że tam to praktycznie większość osób ma psa, ale tam jest przykaz, że jak coś to dwa i oni już czasem żyją z tych psów, bo po prostu rząd im dopłaca do tych zwierząt, wiesz. Aha. Ale to taki osobny temat, nie wiem jak w Anglii może, dobrze. No ale to tak w temacie. Agnieszko, słuchaj, zakończmy ten odcinek, bo już rozmawiamy około godziny, także myślę, że wystarczy. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za Twoje wypowiedzi, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki.